Siema, siema, jestem RadioGplay, to jest kolejny odcinek naszej serii Podwórko Kolnisty. Ze mną oczywiście są widzowie na czacie, więc siemaneczko wszystkim. I was również na ten czas zapraszam na... w opisie właściwie macie napisane link do Twitcha, więc warto w niego kliknąć, wejść sobie po prostu i zadać followka, bo tam są streamy cały czas właściwie, więc zapraszam serdecznie. Ponadto... dzięki, że wam ta seria tak się podoba, ale jednak was znowu to poproszę. Zostawcie łapkę w górę. Elo, dzięki za follow, żółwik. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale, bo myślę, warto obserwować, bo niedługo będzie nowy projekcik, nowa mapa, więc wszystko oczywiście wam powiem niedługo, nie? Ale to, o Jezu. Na razie tylko mówię, że coś robię, ale to, wiecie, do tego jeszcze kilka miesięcy, co prawda, ale zobaczycie niedługo, nie? W każdym razie wpadajcie na Twitcha i dajcie znaczną followka, bo to się wszystko też dzieje, więc tyle zagłoszeń, a ja teraz lecimy z odcinkiem. O, ponadto też możecie patrzeć na Instagrama, bo to też fajne rzeczy są, oraz TikToka, bo tam też są jakieś klipy robione, więc spoko. Dobra, słuchajcie, zamykam drzwi, wychodzimy z domu, dzisiaj akcja obornik, jak wiecie, i już tutaj w garażu stoi, na nas właściwie czeka nówka maszyna. Obciążnik będzie kupiony, a po co obciążnik? No bo mamy konsolę do tura i już całego tura mamy do T25, więc w końcu maszyna nieźle. Ty, ja ten obciążnik trochę niepotrzebnie dałem w takim razie. Nie? Naprzód. Mogę go zdjąć? A dobra, trudno, jak będzie stało dębo, to trudno. To się go zdejmie potem. Trochę bez sensu, no ale trudno. Dobra, wyjeżdżamy, słuchajcie, dzisiaj akcja obornik. A, się nagrzeje jeszcze, te lampki świcą, nie? O. No. Więc się akcja obornik, będziemy wchodzić na pole tutaj zaraz obok. Miał być Gnojwica, ale jednak obornik, mówię, a to dobra, walniemy sobie obornik, nie? Troszkę nam się tego narobiło. Tego oborniczka. To sobie tak zajadę jakoś tak, żeby to... Zaraz zobaczymy, czy w ogóle podniesie to, czekajcie. A tu co się dzieje? O! Działa! Wszystko spoko. Dobra. To fajnie, ty się nawet boję, że może... Nie, dobrze, jest git. Wszystko fajnie, no więc spoko. Dobra, to co, ja biorę się za ten. Za 60-kę. Tutaj. No, gdzie stoi. A to trójkę włączymy w takim razie. O, kurde, jak tam kliknąłem. Tak, ten świnie, tylko krówki mamy przecież, no. Krówki. Jedziemy po rozrzutnik. Będziemy tak jeździć tutaj w to miejsce. Nie jest tego dużo, co prawda, pola, ale na odcinek myślę, powinno spokojnie wystarczyć, nie? Dobra, więc w końcu jakaś akcja z naturalnym nawożeniem. Miałem brać dzisiaj, jak mówiłem, gnojowicę, ale jednak jeszcze jej trochę zabrakło, więc nie będę już wymyślał coś, tylko mówię, wezmę obornik, do tego tam sporo było. Także fajnie. Z wałkiem to poczepiamy, trochę nie ma co nawet się ten bawić bez wałka, nie? Dobra, trzeba będzie chyba to i tak obrócić sobie tędy, zakręcić i na podwórku zakręcić, bo tu raczej tak nie będę woził tego tam na podwórku sportu, nie? Tak, krowy są oczywiście, że tak. Dobra. Więc ja sobie tutaj zawijam rogala. Ta, tyle się obornika narobiło, oczywiście, że tak, wcale nie jest nic zadawane. Tutaj jest obornik. Po prostu wyłoziłem obornik, a sobie od krówek, no i tak wyszło, nie? Wiecie co, może jednak sobie trochę tak cofnę tutaj, tego w krzaka tego. O, i tak może cofnę sobie tak. Dobra, będzie pasować chyba, nie? Nie będę gasił w sumie, dam go tylko na luz. Bo tu i tak się sporo do tego, do ważenia, nie? Dobra, ej, daję radę ten władziu nawet tutaj, myślałem, że będzie problem. Ale idzie to. Dobra. Jak idzie, to fajnie. Dwójko będę woził jednak tutaj wszystko. Bardziej dwójką będzie lepiej, nie? Ja nie wiem, czemu to nie nabiera. Jest taki problem, że on to łapie albo nie łapie. Tak dziwnie trochę to ma, nie? Od spodu trzeba brać, za spód. Kro dostały speeda, bo Riot stał nad nimi. Nie, co ty gadasz? Krówki po prostu dostały dużo słomki. No i co? Mówią sobie, dobra, to sobie nasramy. No i co zrobiły takie coś? Ty, ale właśnie fajna maszynka. Kurde. Cieszę się mega. Aż nawet nie wiem, czy teraz go sprzedawać. Bo to miał być w planach na sell. Gdzieś tam w przyszłości. Ale tak teraz jak ma to tego tura. Nawet potrzebny bym powiedział. Ale w sumie co on to poniesie, nie? Big Baga maksymalnie 500 kilo i tyle. Więcej jakby tu do niczego nie będę go używał, nie?
Ty, Termi, co ty gadasz za głupoty? Zaraz tu masz i już tutaj mały ci leci do kolegi. Niewychowane to. Musi z YouTube'a przyszedł, jak nic. A ty już takich ludzi nie ma. Ty, a ile ma pojemności ten rozrzutnik? Tak, by the way. Ty, ja nie mogę sam zabierać? Ty, bo tam land mi chyba nie sięga. Trzeba land kupić, bo ja tylko postawię na sąsiada trochę landzie. Aż nie, ja pamiętam, że ten land robiłem tak, że to właśnie było miejsce. Dużą pojemności? Ty, no ale patrz, sypię i już mam fulla. Zobacz, to ja nie wiem, co to jest. Masz. Chcę land kupić, sąsiada. Dobra, a to mniejsza. Okej. Okay. Nie wiem, czy tutaj dwójko pojadę w sumie, ale zobaczymy. Dobra, no i co? I ogień, nie? On na ile tutaj rozsypuje to wszystko? Niewykryte zawartości. Ty, bo ja nie mam tych porobnych próbek glebowych. Ty, pasowa te próbki porobić jeszcze, nie? A to się porobi. To Sebol, nie mów tak, przez kosoty. To jest w porządku. Dobra, zawika. Ej, 10% na przejeździe? Nie jest tak źle. Nawet. Ja tak tylko 3 metry, więc muszę dokładnie nawet teraz w czarze jeździć, nie? Teraz w czarze będzie chyba najlepiej, jak tak sobie będę jeździł. Tak, Bartek, dokładnie tak. Właściwie to wrócą obornik na pole, nie? Więc no wiesz, no tak jakby tak trochę. Tak to jakby trochę wygląda. Zawijam sobie dookoła, póki jestem zakaz spędzony. A potem może mi tego nie starczyć miejsca. Ale fakt, trzeba wykonać te próbki glebowe zaraz po odcinku, to zrobimy sobie od razu, żebym miał tutaj wszystko, co jest. Dokładnie tak, to Luju, pamiętacie sobie łapce w górę, no. To jest fajna rzecz, szczególnie nie śladasz, to lepiej ten film pozycjonuje. A widzę, że ostatnio lubicie te odcinki, więc mam nadzieję, że wam też się będą podobać akcje, które dla was tutaj robię na tejże serii. Dobra, elegancko tu leci. I co, po tym talerzyku coś tutaj wpierdzielamy. No, bez orki akurat polecimy w tym roku. Tam na niektórych polach tylko była orka, gdzieś tam gdzie tam coś powiększałem. A tak to nic. I to myślę spoko. Też i dla pola, i dla oceny środowiskowej, która jest bardzo niska. I dalej nie wiem, czy mam taką niską ocenę środowiskową. Przecież ja normalnie, naturalnie wszystko nawożę. Zero jakby sztucznych rzeczy. A to takie, nie wiem, dziwne strasznie. Muszę się bardziej się pochylić potem. Ty, ja nie wiem, czy nawet na jeden rozrzutnik tego wszystkiego nie zrobię. Jak tak, by to trochę lipa była. Bo teraz też za bardzo nie chcę tak go talerzować. Ej, właśnie, ludziska, a czy talerzować może normalnie od razu po tym oborniku, czy jeszcze trzeba poczekać, nie wiem, jak to się tam trochę przegrydzie z tą glebą, dajmy na to. Jak myślicie? O, to trzeba wyłączyć to. Paliwa zrozrzewam? Aha, albo może paliwo chodzić, no. Kup konia, który będzie... Kup konia, wtedy będziesz miał premię 100%? Aha, no tak, naturalnie wtedy będzie leciał, nie? Na pewno. No to tak. Ja na tym nie jechałem, nie? Tak, mam być szczery. Jest trochę jadę na oko. Te ślady to w ogóle nie widać, nie? W porządku, Toluju, to z porządku. A zapytaj tych krówek, jak się tam, no, robiło. O, dobra. Ktoś tam mi zaleci z tego rozrzutnika, więc nieźle. Jak to wygląda w ogóle z tej strony, z tej perspektywy? Aż pachnie tam, widzicie, jak paruje? Ha, wiem, Mobi. U mnie w Rale to z reguły, jak był czas, to raz z tego samego dnia się następnego... Ale po weekendzie. Aha, okej. Okay. Dobra, to dzięki za informację. No to można dzisiaj jeszcze to, byśmy ruszyli sobie tą akcją. Chociaż ja to raczej teraz zrobić co? Bym sobie teraz zatrzymał akcję i skończę to poletko i nawet byśmy sobie może polecieli z tym. No, jak to się mówi? Z miaturką, nie? Po prostu. I mam trochę wszystko skończone, nie? No, elegancko. Mapa kiedy? Do kiedy mapa? Wydana już mapa jest. Na konsolę już niebawem. Będzie tam jeszcze odcinek, więc nagra na pewno dla was. Dla YouTube'a pewnie już ten odcinek był. Dobra, mamy fulla. Co, sobie zjeżdżam na gospo. I zaraz się widzimy z powrotem, jak już tylko sobie wszystko ogarniemy. Zaczniemy sobie jeszcze ładować i pojedziemy na tamto pole dalej, nie? Tak, pojedziemy na tamto poletko.
No. Także dobra. Widzimy się za chwilkę, rodziska. Ja sobie tylko zakręcę i zrobię jakąś fajną turkę, nie? No dobra, rodziska, wracamy po przerwie. Ja już sobie tutaj zawijam. I zaraz coś na kolejne poletko, tak w sumie wyszło na tego niedużo. Tu myślę, nie, tak się trochę odjadę. O, tak będzie spoko. Dobra. Na luzik oczywiście, 60. Do władzy się damy. Tu już mamy full nabito tą płychę. I git. Tak, nagrywanie jest on, dokładnie. Ale troszkę ludzie mi pomagali zrobić wizytówkę na ten zacny odcinek z obornika. Dobra, powolutku. Ja to wszystko złapało jak trzeba. Ty, no patrz. Cały obornik poza moim głaspem. Będzie kupić sąsiada w takim razie. No nic, a to już samo jak wiecie, sobie kupimy go. Next tym razem. O, 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 podejdzie to? Czy nie podejdzie to? Dobrze złapać jakoś, nie? Chyba. O, no i poszło. Super. Ta, wykupię go, no. Wykupię go. Dobra. Sorry, nie mam jeszcze hamulca ogarniętego we Władku. 60 działa trochę inaczej niż we Władku. O! Dobra, trochę tam się ulało, nic się nie stało, nie? Dobra, zasiadamy. A. Na luzie był. Pojedziemy sobie na to pole, gdzie było talerzowane w sumie. Wiem, że trochę głupota, ale bardzo krótki odcinek wyszedł, niestety. Tak się obawiam, że króciutki. Tam taka grzywa uschła, nie wiem czemu. Od mięsa nie odkosili. Więc pojedziemy za 41 poletko. A czwórkę mogę zapiąć na metę, nie? Na tych poletkach to tam ogień. No to spokojnie. No i tam troszkę się przejść, to tak ziemię to ruszy bardziej, więc nie będzie problemu. To nie chcę po tych kałużach jeździć raczej, więc będę sobie to mijał. Nie ma co. Ta, no, 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 beka, beka. Tu taka kałuża jest, kurde, akurat na moim, przy moim polu. Jak to w ogóle wygląda? To się zmienia, czy nie? O, tu się zmienia chyba. Coś tam to trochę widać. No, ale spoko. Ta, ale wiecie co, porobimy sobie ten, TikTonki Police, a o 22 mieliśmy robić, także spokojnie, trzeba 5 minutek do tego. To pole zrobimy i potem idziemy na TikToki, ludzie, okej? Okay? No też do ludzi z YouTube'a, nie? Prowadzą się transmisję na żywo, nie? No i tak się właśnie mówimy, że jeszcze TikToki będziemy dzisiaj oglądać, więc tam potem o 22 się mówić na TikToki, a jest za 5, 22, tak dokładnie. Więc to pole tylko dokończymy, bo to będzie szybka robota w miarę. No i potem się pożegnamy, nie? Po prostu tutaj z YouTube'em, a polecimy na TikTok. Tak, wiem, nie piszcie mi TikTok, spokojnie. No, ale mam, wiecie co, taką ochotę tutaj po prostu zrobić jakieś takie łączenie pól. Nie wiem, z tym polem tutaj to połączyć. Ja mam jakąś fajną łączenie pól po prostu, nie? I wiecie, zrobić takie ogromne, ogromne pola na tej kolonii, że pokazać, że da się grać na tej mapie dużymi maszynami, nie? Ja bym tu chciał tak dorobić na zasadzie takich wielkich fendów. Po prostu. Tylko zacząć od, tak od dziadostwa jak teraz, nie? Nie wiem, to godzi mi to zajmie. No chcę z tej serii nagrywać dużo odcinków. Żeby się też nie raz mieć co oglądać, a dwa, że po prostu lubię gdzieś tam się rozwijać na tych seriach. I mam nadzieję szczerą, że uda mi się zrobić też to i na kolonii, bo osada to... Tam już właściwie tylko było tyle, że farmienie pieniędzy, bo tam już roczny dochód wychodzi na około 1 000 000 złotych, potem 1,5, potem 2, nie? A jak było jakieś tylko nawet więcej. Więc tutaj roczny dochód to będzie może 100 tysięcy i to będzie wszystko chyba, nie? No, na razie mleko będziemy sprzedawać normalnie do mleczarni, a potem będziemy robić z tego serki, potem wchodzić na targ, normalnie stać na straganach tam i w ogóle, nie? Tak samo pszenica idzie tylko po prostu na sprzedaż, a nie na mąkę, ale potem z mąką też będziemy jeździć. Chcemy tutaj mieć ziemniaczki i tak dalej, nie? Więc tu wszystko właściwie będziemy działać i dużo rzeczy robić. Może w przyszłości nawet jakieś tam się uda nam szklarnie postawić, kto to wie. Miejmy nadzieję, że tak, nie? Dobra, ja sobie tutaj już na razie zabijam. I co? W tej i nazad i jest po polu, nie? Pół tego poszło. Pół poletka. Więc fajnie. Co tam wysyłacie na tego, na ten czat? Tak jest, wszystko zaplanowane. Znaczy nie do końca planowane, ale lubię sobie tak po prostu planować trochę na przyszłość. Bo wtedy po prostu w farmingu, jak sobie wyznaczasz cele jakiś, to ten cel jest, no, lepszy, nie do... Bo wiesz co masz robić, nie? A jak tak grać, bo grać, to potem tak wiesz, zrobić dziwa i co dalej, no nie wiadomo, nie? No, więc coś ciekawego to będę starał się robić, nie? Cały czas. Już zmienił samochód sąsiad, patrzcie, nie? Dopiero miał srebrnego, już ma czerwony. A, to nieźle.
Niezły sąsiadzik. Dobra. Nawet nie wiem, czy ta muzyka w tle nie jest za cicho teraz, nie? Przez to, że tam tego copyright strike'a wyrąbali. Teraz jak ten Countryside leci, znaczy Country Roads FM, to teraz nie wiem, czy w ogóle nie będzie problemu z muzyką, nie? Nie słychać właśnie, no, nie słychać. Znaczy jak się wyłączę ciągnik, to słychać, nie? Ale no. Dobra. Idziemy na gospo jeszcze. Będziemy na gospo. Czwóreczkę wbijemy. O, 998 jest litrów. Fiko to nie jest ten? Numer na straż pożarną? 998? Chyba jest, nie? Nie no, na pewno jest, wiadomo. Ale fajnie, kurczę, myślałem, że tego nie udało się zrobić, a jednak dużo opornika poszło, więc sacy. Z tym opornikiem też będą jaja, bo będą musieli tak to ogarnąć i sobie trochę to selnąć. Ty, a jakby tak tutaj na przykład patrz, z tyłu na tym szklarnie postawić? Spoko byłoby chyba, nie? W przyszłości gdzieś tam. Dobra. No nic, jeszcze się zatrzymuję. Odpalę co tak, żeby wszystko nie było na koniec odcinka. No i co, ludziska. Dzięki, żeście byli. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i że wpadniecie na kolejne. Do kolejnych oczywiście. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam i wpadajcie na Twitcha oczywiście. No, pa pa.